To, co się stało, bardzo niebezpiecznie, bo mówią, że mieszkańcy wywalczyli swój interes. Mieszkańcy chyba nie są świadomi tego, co spowodowali na przyszłość. Bo ja nie jestem w stanie w tej chwili określić, czy za mojego żywota, oby się tak stało, żeby tam zostało w pełni zrealizowane zadanie odbudowy drogi Staszów-Połaniec. Został zatrzymany etap i do ponownego powrotu realizacji tego odcinka, który wymaga nakładów kilkudziesięciu czy 100 milionów złotych, żadnego samorządu lokalnego nie jest stać. Mało tego, nawet Urzędu i Sejmiku, Urzędu Marszałkowskiego, również nie stać bez pomocy. Odcinek Staszów-Osie, to droga Osie Staszów-Połaniec nie będzie remontowana, tylko będzie tam jakby odnowiona nawierzchnia, która w tej chwili jest. Tylko tyle zrobimy. Nie będziemy robić poszerzeń, nie będziemy robić... Czy będziemy mogli w tym momencie, tak jak tam mieszkańcy oprotestowywali tę inwestycję ze skutkiem takim, a nie innym, czy w tym momencie będziemy mogli powiedzieć tym mieszkańcom, czy na przykład tiry będą mogły na tej trasie się poruszać? Czy możemy trzymać ruch ciężki na takiej trasie? Ja odpowiem tutaj wprost, bo to jest pytanie, czy z Połańca do Staszowa ludzie będą jeździć przez Rypianę. Będą jeździć. Będą jeździć i będą jeździć samochody ciężkie i takie rozmowy były prowadzone z mieszkańcami, że chce się podnieść standard drogi, zwiększyć bezpieczeństwo. Natomiast te protesty spowodowały zatrzymanie realizacji tego procesu odbudowy, odnowy tej drogi na odcinku Krzyżówka w Połańcu do Staszowa. Natomiast fizycznej możliwości i prawnej możliwości nie ma, aby zatrzymać ruch na odcinku Połaniec-Staszów. Sprawa bardzo istotna, mianowicie odcinek drogi 765, Chmielnik-Osie. To zadanie jest już w fazie uzyskania pozwolenia, czyli przeszło wszystkie procedury związane z przygotowaniem inwestycji. Był ten etap finansowania tego zadania zawieszony od Staszowa do Osieka, ponieważ nie było wystarczających środków finansowych i Urząd Marszałkowski w ramach środków z rozwoju Polski Wschodniej skierował wniosek o dofinansowanie tego zadania w całości. I to jest faktem, że w tej chwili jest złożony wniosek, czeka na akceptację i będzie realizowany pełny zakres budowy tego odcinka 50 paru kilometrów. I on był niezwiązany z zadaniem Staszów-Połaniec, bo to był oddzielny zupełnie element inwestycyjny. I to zadanie było podzielone na dwa etapy. Miejmy nadzieję, że ono zostanie zrealizowane w bardzo krótkim okresie czasu w całości. Czyli od Chmielnika do Osieka. To, co się stało, bardzo niebezpiecznie, bo mówią, że mieszkańcy wywalczyli swój interes. Mieszkańcy chyba nie są świadomi tego, co spowodowali na przyszłość. Bo ja nie jestem w stanie w tej chwili określić, czy za mojego żywota, oby się tak stało, żeby tam zostało w pełni zrealizowane zadanie odbudowy drogi Staszów-Połaniec. Został zatrzymany etap i do ponownego powrotu realizacji tego odcinka, który wymaga nakładów kilkudziesięciu czy 100 milionów złotych, żadnego samorządu lokalnego nie jest stać. Mało tego, nawet Urzędu i Sejmiku, Urzędu Marszałkowskiego, również nie stać bez pomocy z zewnątrz.